Siema, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Mamy główną rozdzielnicę od wieży telekomunikacyjnej 5G. Mamy różne zabezpieczenia. Tam mamy wieżę 5G. Jesteśmy w trakcie robienia ogrodzenia. Mamy główną rozdzielnię wieży. Tam sobie wszystko chodzi. Mamy krateczkę. Za chwilę tutaj będziemy potem robić uziemienie. Będzie tak przewiercone i przykręcone. Ale to za chwilę. Tak ładnie wszystko wygląda, jest pięknie zrobione. Tu mamy jeden słupek ogrodzeniowy wstawiony, który będzie zalany i przyszpilony. Tu będzie się znajdować drugie uziemienie, które będzie w ten sposób zrobione. O! A tak sobie będzie szło. Mamy konstrukcję nośną, szafę sterowniczej włącznie z zasilania. To tak poprowadzone na agrowłókninie sobie leży. Tu mamy takie coś, nie wiadomo do czego to służy. A tu mamy szpilkę uziemiającą z nakładką do wbijania młotem udarowym. Tu mamy okablowanie. Kolejny dowód na fundament ogrodzenia. Tu mamy kabelki, uziemienie, nieuziemienie. O, tak to wygląda od spodu. Pięknie i solidnie wykonane. Tu mamy następne uziemienie. No. Dlatego zawsze mówię, solidne wykonanie stacji elektronicznej i nie tylko, to jest podstawa. Uziemienie przede wszystkim i zabezpieczenia. Te kabelki mamy wyprowadzone od uziemienia. Mamy wyprowadzone do szafy ogólnie. One będą, bo tu jeszcze szafa jest testowana i tak dalej. To będzie kolejne uziemienie gdzieś tutaj zrobione, gdzie to wszystko będzie podłączone. Tak, Mi Band 5, Mi Band 7, a nie piątka. Najnowszy model. Widzę, że jakaś podkładka została. A. Sprężynująca. Takie rzeczy się nie mogą gubić, bo są cenne. Nagrywam w 1080p w 60fps. A tu mamy gniazdo siłowe. Zaplombowane, jak widać. A tutaj pod gniazdkiem sieciowym chodzi ładowarka do wkrętarki i mamy różnego rodzaju zabezpieczenia, kontrolery. Różnego rodzaju różne różności, tak jak pokazywałem. L1, że na razie chodzi na pierwszej fazie. Bo fazy są ogólnie trzy. Jedna faza jest załączona i chodzi sobie na jednej fazie. No i to byłoby na tyle. Tak. A tam mamy wieżę. Se przybliżymy. O, to jest wieża 5G. Tak wygląda. Jeszcze jest owinięta takim bandażem. Izolacyjno tam jakoś tam jeszcze, bo to w ogóle technologia tego jest w ogóle z kosmosu. Jestem z drugiej strony, tu mamy jeszcze latarnię, bo pan, na którym terenie jesteśmy, to zażyczył sobie słup oświetleniowy. I tu mamy
rozdzielnicę, w środku mamy wentylację i podstawa samej rozdzielnicy. To jest tak poskręcane na szpilki z tej strony, jest to połapane, sam to skręcałem. Jest to poskręcanie sumiennie i dokładnie, a nie na odpierdol. Jeszcze śmieci po naszym pobycie półtora miesiąca temu zostały. Tak, półtora miesiąca temu składałem między innymi z chłopakami tą wieżę. No i wszystko na razie działa dobrze. Wieża jest poddawana testom, a później będzie w przyszłości uruchomiona. I tak mniej więcej to wygląda. I to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich Piorun Elektryk.